Witajcie kochani, pozdrawiamy was serdecznie z Kozińców, czy na Kozińcach. Nie wiem jak to się poprawnie wymawia. Ważne jest to, że chcemy z całego serca Boga uwielbić. I to jest taka wspaniała rodzina, która wielbi Boga, która śpiewa Jemu na chwałę, modli się i chcieliśmy was zaprosić teraz na wspólne uwielbienie. Będziemy śpiewać pieśni z śpiewnika Wędrowiec, czyli może nie dla wszystkich znane, ale naprawdę poruszają serca i zachęcają do uwielbienia Boga. A ta pieśń, którą zagramy na początek, zaraz po modlitwie wstępnej, to jest Dzięki Jezu, drogi Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie. I pewnie już wszyscy wiecie, co to za pieśń. Zapraszamy was do wspólnego uwielbienia. Dobry Ojcze, dziękujemy za to, że możemy być tutaj w górach, tutaj wśród naszych przyjaciół, cudownej rodziny, która wielbi Ciebie całym sercem. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że możemy być tutaj razem w Twojej obecności, razem z Tobą, a Twój Duch działa wśród nas. Ojcze, błogosław ten czas, a my chcemy błogosławić Twoje święte imię, wywyższać i wielbić, boś Ty jest godzien chwały, czci i wielbienia. Amen. 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 W tym śpiewniczku to numer 17.
Może macie w domu wędrowce, to wyjmijcie, a my będziemy podawać numer. I będzie nam łatwiej śpiewać. A to na pewno znacie bez śpiewnika. Jego łaska jest cudowna. Trwa na wieki. I dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę. Potrzebowali modlitewną, jakąś macie jakąś prośbę modlitewną, to my będziemy się tutaj modlić. To są naprawdę gorące serca, gorący ludzie dla Boga, siostry, które mimo różnych problemów, różnych trudności swojego życia są niezłomne, są pełne takiej miłości do Boga, pełne takiego przebudzonego ducha. I tutaj wśród gór, lasów, śniegów i różnych innych przeciwności wielbią Boga. Modlą się o ludzi, wstawiają się, więc jeśli macie prośby jakieś modlitewne, widzę, że jest was ponad 20 osób, piszcie w komentarzach, będziemy je czytać, będziemy modlić się o to, co potrzebujecie, o wasze potrzeby. Widzę, że już pierwsze komentarze są. Pozdrawiamy was na Brooklynie, kochani. Pozdrawiamy w Cieszynie. Widzę, że tutaj jest również Gorzów z nami.
Super, kochani, dziękujemy wam bardzo, że jesteście z nami, uwielbiajmy Boga. Już widzę te komentarze, będą się wyświetlały sukcesywnie. Jeśli zobaczę, że jest jakaś potrzeba modlitewna, będziemy się modlić o to, co was dotyczy. Chicago, pozdrawiamy was z Żywcu. Jest pierwsza prośba modlitewna o panią Anię, która jest w złej kondycji psychicznej, tak czytam tutaj, która potrzebuje modlitwy, ma postępującą jakąś chorobę i nasz brat Paweł spotyka ją często na ulicy. I jest również prośba z Żywca o chorego Romana, brata naszej siostry Grażynki. Jest też prośba z Gorzowa. Bartek prosi o modlitwę, żeby w Gorzowie powstał kościół, który będzie szpitalem dla potrzebujących ludzi, w którym Duch Święty będzie zmieniał, leczył, uwalniał, podnosił złamane serca ludzi. Amen. Halleluja. Będziemy się o to modlić teraz. Siostry, modlimy się. Pani Ania, która jest chora, gdzieś spotykana na ulicy, Romek w Żywcu, i kościół w Gorzowie, aby tam powstał kościół, który jest wolny od podziału, wolny od ludzkich jakichś tam rzeczy, ale chwalący Boga. Panie, Ty wiesz, Ty znasz te wszystkie rzeczy. Halleluja. Panie, Ty znasz. O, Panie, Ty znasz. A teraz proszę Cię, Boże, o tego brata, o Romka. Panie, ja też jestem Grażynką i mam brata Romka i tak proszę, jak za mojego brata, Boże, zmiłuj się na mnie. Daj zdrowie, daj podniesienia, przede wszystkim daj łaskę nawrócenia, daj łaskę zbawienia, może niech Twój duch pracuje w Romku. Panie, tak proszę Cię o brata mojej siostry Grażynki, proszę Cię też o mojego brata. Boże, zwijuj się nad tymi mężczyznami. Panie, dotknij ich ciało, dotknij ich duch, dotknij Boże ich umysłów, niech Twoja łaska pracuje, niech Twój duch przekonuje, niech Twój duch pracuje, Boże, w ich świadomości, żeby wiedzieli, że jest.
abyś tam przyszedł z uzdrowieniem. Ty widzisz jej stan, Panie. Przynosimy ją teraz przed Twój Boży tron, aby przyszło Twoje uzdrowienie, podniesienie, Panie. Aby Twoja moc, Twój Duch Święty dotknął. Przytul, Panie Jezu, naszą siostrę Anię. Ratuj, Panie Jezu. Po to się spotykamy, abyśmy wołali o tych, którzy potrzebują tych modlitw, Panie. Błogosławimy, Anię. Błogosławię, Panie, tam Gorzów, aby tam powstał Twój Kościół, Panie. My pragniemy, aby się powstawały kościoły, Panie, bo ludzie potrzebują Ciebie. Jest czas łaski, więc Panie, jest przebudzenie, Panie. Prosimy Cię o łaskę dla naszych wiosek, dla naszych miast, Panie. To jeszcze jest czas łaski, Panie. Dziękujemy Ci, że jesteś wspaniały, pełen miłości, Bogiem, Bogiem pokoju, nadziei, Panie. Ja Ci tak bardzo przynoszę jeszcze naszą Ewę Dzięgielowi, która prosiła o modlitwy, o podniesienie, o uzdrowienie, abyś ją przytulał, pocieszał. Wszystkich chorych Ci przynoszę, tak wiele chorych, zniewolonych. I naszą miejscowość Ci przynoszę, Panie, aby w mojej miejscowości Ci zniewoleni dostąpili, Panie, uwolnienia. Ratuj, Panie Jezu, przechadzaj się, Duchu Święty. Dziękuję Ci za cudowny czas, że możemy wołać, Panie, o wszystkich smutnych, chorych i związanych. Chwała Ci, Jezu, chwała, 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 Amen. Panie Ojcze, my dziękujemy Ci za serce naszego brata Pawła, który nie przechodzi obojętnie obok potrzebujących ludzi, Panie. I tych wszystkich ludzi, które ma w sercu, tą chorą Panią. I tych innych, o których innymi mówił, Panie. Proszę Cię, abyś dotknął, abyś uzdrowił, Boże. Abyś dotykał, Panie. My też modlimy się tutaj o tą prośbę, o Basię, Panie. Aby została uzdrowiona z astmy, z alergii, Panie. Aby mogła znowu czuć smak i zapach, Panie. Aby jej kręgosłup został uzdrowiony, Panie. My modlimy się o tą Basię, Panie. Modlimy się o Basię, Panie. Ty masz moc uzdrowienia, moc wyzwolenia, Panie. Chwała Tobie. Chwała. Dotykaj, Panie. Uzdrawiaj tam, gdzie są nasze siostry i bracia w potrzebie. Uzdrawiaj, Panie. Dotykaj. Aleluja. Dotykaj. Aleluja. Jezu, najwspanialsze imię Twe. Jezu, gdy się modlę, słyszysz mnie. Jezu, gdy upadam, podnosisz mnie. Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe. I oddajmy Mu chwałę. Oddajmy Mu chwałę. Oddajmy chwałę Panu, Panu, Królowi Królów, Jezusowi Chrystusowi. Halleluja. Halleluja. Śpiewnik, wędrowiec to 279. Jezus jest pośród nas. Obecny tu Duchem Świętym. Myślę, że to też w innych śpiewnikach jest. Zaśpiewajmy razem. Thank you.
Yeah.
Dziękujemy też za modlitwę za nas, bo tutaj piszecie, że modlicie się również o nas. Dziękujemy bardzo. Bardzo potrzebujemy modlitwy, bardzo potrzebujemy wsparcia. I tak wam zdradzę taki sekret. Moje siostry potrzebują również, bo się o nie modlić. Ta rodzina tutaj, w tym miejscu, Wiślanie, bo Kozińce to tak nad Wisłą, pod miastem, u źródeł Wisły, tak, tutaj zaraz jest Barania Góra, bardzo blisko, kilka kroków wręcz. Módlcie się o tych ludzi tutaj, módlcie się o nich, aby Boży Duch prowadził ich, aby zawsze Jego obecność była. Oni też potrzebują modlitwy o zdrowie, o różne sprawy, także módlcie się o tą rodzinę tutaj, o tutaj nasze braci i siostry. 80. Teraz numer 80. Radość. Radość. Radość, radość, radość. Szczęście, 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 szczęście.
ciężko i tak pod górkę, nie tylko dlatego, że mieszkają w górach. Ale one mówią, nasza radość, nasz entuzjazm, nasz pokój, nasze szczęście ma źródło w niebie. I ono wpływa do naszego życia. To niebo nad nami jest otwarte. Duch Święty to przynosi. I to naprawdę, naprawdę, naprawdę widać. A teraz numer 104. Kiedy w jasną, spokojną, ciemną noc. Cicho. Cicho, no dobra. To nie dobra. Cicho. Żywca, Garzynko, dziewczyny, pozdrawiamy was, błogosławimy.
Dziękujemy za pozdrowienia z Sosnowca i za to, że śpiewasz z nami. Dziękujemy, Aniu. Pozdrawiamy Cię, modlimy się o Was. Ojcze, prosimy Cię o Żywiec. Prosimy Ciebie o Sosnowiec. O ludzi tam, o te Twoje dzieci tam w tym miejscu. Niech Twoja chwała, Twoja łaska wylewa się w ich życie. Ojcze, buduj swoje społeczności. Ojcze, prosimy Cię, przyłączaj ludzi. Dotykaj ludzi, błogosław, uzdrawiaj. Ktokolwiek potrzebuje Twojego uzdrowienia, ktokolwiek potrzebuje Twojego dotknięcia, Twoich rozwiązań. Ojcze, my wierzymy, że Twoja ręka nie jest zbyt krótka, że Ty jesteś tam, gdzie Twój lud, gdzie wołają Ciebie, tam jesteś, bo Ty jesteś tam, gdzie Twoje dzieci. Ty mieszkasz w sercach Twoich dzieci. Ty znasz swoje dzieci. Zanim jeszcze poprosimy, Ty już wiesz, czego potrzebujemy. Ale my wołamy do Ciebie, Panie. Wzywamy Ciebie, Panie. Dotykaj i uzdrawiaj. Płodność, Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech Twoja chwała się objawia. Na Twoją chwałę, Ojcze. Uzdrawiaj i walnij. Zmieniaj się Cię. Błogosław, Ojcze, w imieniu Jezusa. Halleluja. Teraz 47. Ważna pieśń i ważne wyznanie. Pokojem moim Bóg, On zgruszył wszelki mur. Pokojem moim Bóg, On zgruszył wszelki mur. Pokoje Bóg,
jesteś moim pokojem. Tak bardzo Ci dziękuję, że Ty jesteś moim Panem, moim Królem i moim Zbawicielem, że Panie, mogę do Ciebie należeć jako do żywego Boga, do realnego Boga, że Panie, w różnych trudach i troskach, Panie, i ja też mogę do Ciebie przychodzić, Panie Jezu, aby wołać, Panie Jezu, o ten Boży pokój, Panie, i tak bardzo Ci za ten Boży pokój dziękuję, który, Panie, wypełnia moje serca, kochane Ojcze. Dziękuję Ci, uwielbiam Cię, wywyższam Cię, bo jesteś tego godzien. Chwała Ci, Jezu, aleluja, amen. Amen. Panie Jezu, ja też Ci tak dziękuję za ten dzisiejszy wieczór, za ten czas, za to miejsce tutaj, kochany Ojcze, za to, że nas zgromadziłeś, swoje dzieci w Twoim imieniu. Dziękuję Ci za teraz za to uwielbienie, Panie. Oddaj sobie całą chwałę. Cześć, Panie Jezu, z tego uwielbienia, z naszych modlitw. Niech płynie to do Ciebie tam do góry, Panie. I dołączam się też do wszystkich tych próśb, które były o te chore osoby, Panie, które potrzebują Cię w swoim życiu. Dziękuję Ci za nich, błogosławię ich w Twoim imieniu. Dziękuję Ci za nas wszystkich, jak tu jesteśmy. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Kocham Cię, Panie Jezu. Wywyższam Cię i uwielbiam. Amen. 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 Że 280. To już 64 na aha. 64? 64? Wiem, nie zawiedzie mnie. Kolejna pieśń, wyznanie. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan. Pieśń 64 w tym śpiewniku. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan. Panie Mieszkańcy. A, jest.
Chwalimy Pana dziś 280. To stwierdzenie faktu. Chwalimy Pana dziś. Poprzedzonej tym, że w twoim sercu zacząłeś szukać Boga, czuć, że coś jest nie tak, wiedzieć, że obciąża cię grzech. Jeśli jeszcze nigdy nie było tego momentu w twoim życiu, a teraz to odczuwasz, że chcesz, aby twoje życie było życiem pojednanym z Bogiem, to zrób to teraz. Tak jak ta pieśń mówi, dziś z otwartym sercem stoję przed tobą, by oddać Ci siebie ze szczerego serca. Tak parafrazując, zmieniając troszeczkę te słowa. To zrób to. Powiedz, Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za mnie. Ja żałuję i wyrzekam się moich grzechów. Nie chcę ich więcej popełniać. Chcę, abyś wszedł w moje życie, absolutnie je przemienił. Abyś był moim Panem i moim Zbawicielem. Chcę naśladować Ciebie. Pomóż mi, wypełnij mnie Twoim duchem, abym mogła iść za Tobą. Abym mogła trafić do celu, tam do nieba, tam chcę podążać, gdzie Ty. Dziękuję, że umarłeś za mnie, oczyszczając mnie Twoją świętą krwią, że mogę być ubrany w Twoją sprawiedliwość, że mogę się ukryć w Tobie. Przyjmuję Ciebie jako mojego Zbawiciela i Pana. Amen. Jeśli teraz byłeś ze mną w tej modlitwie, oddałeś swoje życie Jezusowi, ja wiem, że Twoje życie się będzie zmieniać. To będzie proces. To będzie często walka. To czasami będzie nawet upadek. To czasami będzie zwątpienie. To nie będzie tak, że nagle Twoje wszystkie problemy się skończą. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg będzie z Tobą. Będzie Cię przeprowadzał. On będzie szedł z Tobą za rękę. I będzie trudna rzecz. Tak jak psalmista mówi, choćbym szedł ciemną doliną, albo doliną cienia śmierci, inne tłumaczenia mówią, nie ulęknę się złego. Ale musisz wierzyć w swoim sercu, że On będzie Cię prowadził na pastwiska zielone i nad wody spokojne. I cóż może Ci uczynić człowiek, jeśli Pan jest z Tobą? Dlatego nie bójcie się ludzi, nie bójcie się prześladowań, nie bójcie się odrzucenia, ale oddawajcie swoje życie Bogu. Oddawajcie Mu ze szczerym sercem. To jest niesamowita rzecz. To jest radość, prawda? Siostry, to jest niesamowita rzecz. To jest radość i Boża obecność w naszym życiu. Amen. 230, tak? Pieśń 230. O, i tak właśnie siostry znalazły taką pieśń. Zdecydowałem iść za Jezusem. Zdecydowałem iść za Jesusem. Zdecydowałem iść za Jezusem.
Pan słuchać, Panie. Panie, dziękuję Ci za Twoją miłość, za Twoją wierność. Panie, dziękuję Ci, że Ty podnosisz, kiedy jest trudno. Panie, chcę Cię uwielbiać z mojego serca, chcę Cię wywyższać. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś tak cudownym i wspaniałym Bogiem, Panie. Dziękuję Ci za ten czas tutaj, za to, że Cię mogę uwielbić, Panie. Chcę Cię uwielbiać z całego serca, Panie. Panie, też proszę o tych wszystkich, Panie, którzy się źle mają, Panie, którzy są chorzy. Panie, którzy cierpią, Panie, ci, którzy giną, Panie, proszę Cię o moje dzieci, Panie, o moją rodzinę, Panie, o tych, którzy Ciebie nie znają, Panie, o łaskę dla, tutaj dla naszego terenu, dla Wisły też, Panie. Panie, Ty dotykaj, zmieniaj, przemieniaj. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś żywym, realnym Bogiem, Panie. Dziękuję Ci za ten pokój, Panie, który Ty dajesz do mojego serca. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. 196. Będzie pieśń 196. Świat nie jest domem mym. Ja tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są nie w tej dolinie łez. Błogosławimy Cię, Agnieszko. Piotr, Ewa Marszalek, dziękujemy za te piękne słowa. Tak, jesteśmy rozradowani w Bogu i cieszymy się, że również Ty się rozradowałaś. To jest dla nas bardzo, bardzo przyjemna wiadomość, że przyszła radość do Twojego życia. Kochani, niech Bóg Wam błogosławi, niech Was strzeże. Nasz czas zapisany na dzisiaj tutaj się kończy, ale ja wierzę, że moi przyjaciele, tak kochana rodzina, tutaj
od źródeł Wisły. Będzie się ale znowu brać radę. Błogosławimy was, kochani. Niech Bóg was szerzej błogosławi. Uwielbiajcie Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły, z całej mocy. Tak jak zachęca Boże Słowo. Oddawajcie Mu chwałę, bo jest godzien czci i chwały, godzien uwielbienia. Amen. Amen.